Siemanko. Cześć. Dzisiaj z wami jest Lea, to jest kanał Just Freestyle i ja chciałbym wam dzisiaj opowiadać o doznaniu, które przeżyłem. To są buty, które w końcu udało mi się dostać. I jestem naprawdę podekscytowany tym, jak można zarąbisty but do free stworzyć. Naprawdę. Są to buty marki Azun od norweskiego freestylera, mistrza świata z 2010 roku. Gość wpadł na taki pomysł, żeby stworzyć piłkę do freestylu z własnej marki i wpadł na pomysł, żeby stworzyć buty. Właśnie dzisiaj chciałem wam zrecenzować te buty. Azun to jest cudotwórca. Taka ciekawostka w ogóle, jestem pierwszym Polakiem, który gra w tych butach. Nie pozostaje nic innego, jak to sprawdzić. Dzisiaj dostaniecie odpowiedzi na wszystko. Dobra, buty są w dwóch kolorystykach. Jest biała, drugi kolor jest czarny. Praktycznie niczym się nie różni. Buty w kolorystyce czarnej miały niedawno swoją premierę. Buty, jak no wiadomo, są przeznaczone do freestylu i do street soccera. Tutaj są te paski. To jest świetna rzecz dla każdego freestylera. Rotacja meczówki czy jakiejkolwiek innej piłki podczas grania jakiegokolwiek komba. Uczucie jest podobne, tak jakbyście mieli super lekkie buty halowe na sobie, zrobione właśnie z meszu, czyli coś takiego jak buty Tango od Adidasa albo coś w tym stylu. Myślę, że to jest porównywalnie podobne uczucie, ale buty są, pomimo tego, że ważą 340 gram, tutaj teraz macie na przebitkach, to praktycznie nie da się tego odczuć. Wziąłem jednego buta do ręki po raz pierwszy, jak przyszło, i tak: o kurde, ale baska, ale jazda, ja nie mogę. Jeszcze odnośnie designu, ten but ma połączony język z cholewką. Zakładacie te buty i uczucie jest podobne, jakbyście zakładali kroksy. Tutaj jest widoczny taki wąż czerwony. Jest tak zrobiony jakby w 3D, jakby się wił. Niesamowicie dobra stabilizacja pięty i noga jest w tych butach ściśnięta. Nie lata nam na boki, jesteśmy stabilni, czuć lekkość w tych butach. Zahaczenie ułatwia nam każdy trik. Po prostu buty jak marzenie. Jak już wiecie, buty do freestylu zrobione z siateczki przysłużyły się dla freestylerów. Pumy były pierwszym takim odkryciem w sumie, jeśli chodzi o buty. I recenzję sobie nagrywam, wie pan? Aha. Będę przeszkadzał? Jeśli pan się nie będzie odzywał, to nie. Te buty również są z siatki. Wnętrze jest pokryte takim materiałem gąbczastym. Oprócz tego chciałem zwrócić też uwagę na podeszwę. Podeszwa jest pokryta takimi czerwonymi panelami antypoślizgowymi. To jest bardzo przydatne do enteków, do trików, gdzie trzeba skakać po prostu na boki. Są niesamowicie wręcz rozciągliwe i trwałe, słuchajcie, trwałe. Sam Azun mi powiedział, że gra w nich 6 miesięcy i są nie do zdarcia. Powiedział mi, tak podśmiechując się, że stworzył je za mocne. Nie wiem, jak w moim przypadku się sprawdzi, ale na pewno widzę po tym bucie. Jak się trzymacie w ręce i już je widzicie, dotykacie, pograliście w nich już trochę, to wiecie, że to jest kawał dobrego buta, że długo posłuży. Na pewno długo posłuży i będzie wydajny. Te mają najlepszy grip, z jakim dotychczasowo miałem styczność. Zobaczcie, że grip jest naprawdę tak mocny, że przy graniu na przykład po lebiodze back up bassa wystarczy leciutkie machnięcie nogą
dobrze zahaczyć i Magellan jest zrobiony, czy jakikolwiek inny trik, który potrzebuje zahaczenia. To jest bardzo wielki plus tych butów. Bardzo istotną rzeczą jest, że te buty nie są wzorowane na Pumach Archive Lightach. Sam Azun nigdy nie był zwolennikiem Archive Lightów. Prawdę mówiąc, but mi przypomina Pumy Brazil, tylko że w wydaniu meszowym. Ma dosyć masywny sol, naprawdę masywny sol, czyli triki typu sol, stal, Yosuke, nie, wszystkie stale. Piłka nam się po prostu tutaj zatrzymuje i mamy nad nią kontrolę. Także też zrobione, myślę, pod all round, żeby każdy był zadowolony, nie tylko lowerowcy. W mojej dotychczasowej przygodzie freestyle'owej spotkałem się z wieloma różnymi rodzajami butów. For freestyle trójki i dwójki były przez jakiś czas dla mnie najlepsze, ale jeśli mam wziąć tak w całokształt i powiedzieć wam szczerze, co sądzę, póki nie przetestuję Nike'ów, które przetestował Brzezik, Nike Portmore Ultralight dwójki, tak, do której link macie tutaj, to nie jestem w stanie powiedzieć, ale jak na ten czas, to są najlepsze buty, w których grałem, jeśli chodzi o amortyzację przy trikach, o różnego rodzaju skokach na boki, po prostu odbicie do samego triku jest genialne, po prostu nigdy nie spotkałem się z czymś tak wygodnym, naprawdę, szczerze wam powiem, że nie jest faworyzacja, ja te buty kupiłem, ja tych butów nie dostałem od razu na za darmo, za to, żeby wychwalać jego produkt, tylko to jest moja obiektywna opinia. Buty kosztują z przysyłką 55 euro. Na polskie to jest koszt 252 zł, tam z groszami, razem z przysyłką. A buty czarne miały premierę niedawno i one są nieco droższe. Zupełnie nie wiem czemu, może po prostu chodzi o to, że to jest nowy produkt. Ale mi się bardziej podobają białe, pomimo tego bardzo łatwo się je czyści. Wystarczy po prostu gąbeczką przetrzeć po treningu i już się pozbywamy brudu. Ostatni mój film na IBF-a jest nagrany w całości w tych butach. To jest zupełnie co innego niż Puma, niż For Freestyle. Rozbijają się po 3-4 treningach. Z początku nie miałem kontroli nad każdym trikiem, ale wiadomo, jak to buty, jak to nowe buty. Azun mi zasygnalizował jeszcze przed kupnem tych butów, że potrzebują właśnie tak. Właśnie nie 2 tygodnie, to było dla mnie takie albo tydzień, że będę musiał je rozbijać, tylko właśnie 3-4 dni. I później dopasowują się do waszej stopy, dopasowują się do waszego stylu gry. Z każdej strony po prostu są rozciągliwe, nie ma żadnych jakichś niedociągnięć, jeśli chodzi o to, że piłka gdzieś odskakuje, po prostu, że czujecie się jakoś nieswojo. Nie, ten but idealnie dopasowuje się do waszej stopy. Muszę tutaj pochwalić bardzo Andersa Soluma, ponieważ stworzył bardzo obszerną rozmiarówkę. Pomyślał o tym, że młodsi freestylerzy też mogą sięgnąć po profesjonalne obuwie do tego sportu i stworzył rozmiarówkę od rozmiaru 35 do rozmiaru 45. Nie mam żadnych minusów, może jak pogram w nich dłużej, to jakieś się napatoczą. Mało ludzi w nich gra i zastanawiam się czemu. To by było na tyle. I moja ocena końcowa. Tak samo jak i Brzezik, naprawdę zawyżyłem swoją ocenę For Freestyle'om. Pumy jeszcze spoko, ale serio, For Freestyle'om nie dałbym im 9,5. Dałbym im teraz 8 na ten czas. Szczerze, z czystym sumieniem, to właśnie tym butom dałbym 9,7, serio. Nawet pod dziesiątkę bym celował. W życiu w żadnych butach nie grało mi się lepiej. To była najlepsza decyzja, bo wahałem się przed kupnem pomiędzy For Freestyle'ami a Azunami. I w sumie to była taka plata o plomo. Dobra, spróbuję czegoś nowego. Może akurat okażą się dobre, a może będą shitowe. I new shit w nich nie wyjdzie. W ogóle się nie zawiodłem. Po prostu polecam każdemu. Każdemu lowerowcowi, każdemu, kto lubi grać upper przede wszystkim. Do różnego rodzaju soli, do różnego rodzaju cukru, pieprzu i tak dalej.
Tak. A przede wszystkim do stali. I do żelaza. No. To by było na tyle dzisiejszej recenzji. Myślę, że wszystko jasno wam opisałem. Jeśli nie, piszcie w komentarzach tam na dole. Na wszystko odpowiem. I wiecie, no... Buty jak buty. Zamówicie, spoko, przyjdą, ale buty same nie grają. Czyli wiecie, co musicie robić. Po prostu trenować. Gang. Wszystko. A, i jeszcze jedno. Naprawdę po prostu trenować.